Siemka, z tej strony Kornik. Dzisiaj razem z ekipą SFD jesteśmy w Warszawie, gdzie nagrywamy kolejny odcinek Od Zera do Bohatera. A dzisiaj moim, waszym gościem jest niezwykle wyrazista postać, wyśmienity piłkarz, a od niedawna nawet zawodnik MMA, Piotr Świerczewski. Witam. To zacznijmy od ostatniego twojego sportowego wyzwania, walki w MMA. Zadowolony z jej przebiegu? Z samego przebiegu to nie do końca, bo wydawało mi się, że na treningu robiłem więcej jakby ćwiczeń i więcej potrafiłem, a w samej walce chyba ta trema i jakby sytuacyjnie nie potrafiłem wykorzystać swoich umiejętności, tych takich stricte fajterskich. Ja sobie oczywiście też zdaję sprawę, że ja nie jestem zawodowcem, ani nie trenuję przez 10 lat, tylko moja przygoda z MMA to jest kilkumiesięczne treningi i przygotowany, ale mimo wszystko przygotowany byłem na więcej. Z wyniku tej całej walki jestem zadowolony, bo wygrałem i to chyba wydaje mi się, że no nikt jakby z ludzi z zewnątrz nie miał wątpliwości, że byłem lepszy. Natomiast zawsze piękniejsze chyba dla samego sportu jest knockout, bo wtedy po prostu nie ma wątpliwości, nikt nie mówi, że sędzia mnie oszukał. Tutaj na szczęście nikt tego nie mówił, że sędzia oszukał Collinsa. Cieszę się bardzo, że wygrałem, bo dużo takich walorów miał Collins, przemawiało na jego korzyść. Przede wszystkim małe doświadczenie, ale jednak doświadczenie, czyli walkę już jednak stoczył i był o 15 lat młodszy. To jest też dużo. Ja w ostatnim czasie nie trenowałem, no bo w zasadzie do czego miałem trenować? Mam 47 lat i jestem dziadkiem, a tutaj takie wyzwanie od razu w MMA i od razu do klatki, to mimo wszystko w głowie myślałem, że będzie dużo łatwiej, a jak już treningi zacząłem, to już miałem wątpliwości, czy dam radę, a sama walka, którą wydaje mi się, że taktycznie, taktykę mam tu na myśli oszczędność sił, że kiedy go zaatakowałem i od razu potem odpuściłem, żeby odpocząć, zaatakowałem, odpuściłem i taka była właśnie moja taktyka i chyba to w miarę zrobiłem dobrze, ale oczywiście było kilka sytuacji podczas tej walki, które mogłem wykorzystać, na przykład duszenie. No pewnie ty, jakbyś miał takie coś, to byś to wykorzystał, byś skończył. A ja nie umiałem go udusić, bo to trzeba lepiej ręce złożyć. Doświadczenie. Doświadczenie. Pierwsza walka, mało tego doświadczenia. I chyba z tej całej gali i z tej walki wyniosłem, najwięcej co wyniosłem, to właśnie tego doświadczenia. Bo ja nie wiedziałem też, jak się poruszać przed walką. Przychodzi Katman, wiąże ręce, pyta się, jak chce. No, ja nie wiem jak, nie? Mówię, no to padnie. Nigdy nie miałem wiązanych rąk, nie? Była ta śmieszna sytuacja, ale nie miałem nigdy wiązanych rąk. No mówię, to nie wiem, pan zwiąże tak, jak trzeba, nie? I okazało się, że tak mi mocno związał, że mi ręce aż zdrętwiały, chyba za mocno. Zdrętwiały, ja nic nie czułem. Po rozcięciu, po walce, po rozcięciu tych całych bandaży i tejpów, spuchła mi ręka momentalnie, krew napłynęła, spuchła mi ręka. Może to tak ma być. A ty wiesz lepiej, ja dopiero teraz wiem. Nie powinno tak po być. Po jednej walce. Na przyszłość. Czyli to jest doświadczenie, jak się rozgrzewać. Ja przyszedłem na salę, trener mi mówi, rozgrzewajmy się wcześniej, nie? Ja właściwie rozgrzewałem się 2 godziny. Mówię, tu się rozgrzałem, tu musiałem podtrzymać, tu musiałem pady porobić, tu musiałem... Wydaje mi się, że robiłem to za długo, bo... No właśnie to jest to doświadczenie, przyjść na salę, wcześniej sobie popatrzeć, pochodzić, a nie rozgrzewać się jeszcze. Rozgrzewka nie wiem ile powinna być, ale chyba pół godziny. No, 2 godziny zdecydowanie za długo. To za długo, bo ja przyszedłem, już się rozgrzewałem z tym, z Trypsonem, a Trypsona walka była jeszcze 2 walki przed moją walką. To za długo, ja już z Trypsonem tarczowałem, ja już z Trypsonem coś robiłem, trochę za długo. I to jest właśnie takie doświadczenie, nie tylko sama walka. Ja wyniosłem z tej całej gali, że sama walka jest dla mnie doświadczeniem, ale też jak się przygotować do tej walki, jak wagę zrobić. Ja miałem jeszcze 3 kg za dużo, nie mogłem dobę prawie jeść i pić i musiałem... Dla ciebie może jest to coś normalnego, dla mnie nie. Jak zrobić wagę przed całą walką, więc bardzo, bardzo dużo takiego właśnie obycia i doświadczenia wyniosłem podczas tej całej gali, nie tylko walki. No ale to co tak naprawdę skłoniło cię, bo wspomniałeś o wieku, że już jesteś również dziadkiem, to co cię skłoniło do, no bądźmy szczerzy, jako sportowiec chyba jesteś spełniony, więc dlaczego tak. MMA? Ja się powiem ci, zawsze zastanawiałem, jak to wyjść do sportu indywidualnego, do takiej rywalizacji jeden na jeden.
to jest coś innego. Na przykład rywalizowałem 11 na 11. Ja wiem, że wychodzimy w 11, jeden z tej 11 może być słabszy, ale inni go asekurują, inni mu pomagają, bo jest nas jeszcze 10, prawda? Tutaj każdy twój błąd może wykorzystać przeciwnik. Zawsze chciałem spróbować tej rywalizacji indywidualnej, jeden na jeden. Brałem udział w skokach do wody. Ktoś by powiedział, no skoki do wody to jest co innego. To naprawdę nie jest łatwa dyscyplina. Ale zanim ja skoczyłem do wody, 3 miesiące się przygotowywałem. Tutaj, zanim wyszedłem do walki, 3 miesiące się przygotowywałem. Ja wiedziałem, że ja mam wiele słabych stron i cech, których nie poprawię i nie nauczę się. Bo żeby się nauczyć, to muszę trenować 10 lat, 15 lat. Tak jak ty pewnie od, powiedzmy, dziecka, nie? Żeby walczyć, to też trzeba się przygotować. I hejterzy nawet napisali, czy będę skakał na nartach. Ty wiesz, że ja bym chciał spróbować skoki na narty, ale ja sobie zdaję sprawę, że ja nie wyjdę od razu na tą skocznię i zjadę i skoczę. Nie. Będę się przygotowywał 3 miesiące, może pół roku i ja wiem, że nie pobiję Małysza, ani tych mistrzów nie pobiję, tylko pewnie skoczę krótki skok, ale skoczę. Pokażę, że potrafię. Wiesz, że też bym chciał spróbować skoków narciarskich. Bo to jest tylko kwestia przygotowania się. Skłoniło mnie do tego ta forma rywalizacji, to jest jedna rzecz, forma dyscypliny sportowej. Czy ja dzisiaj muszę mieć dyscyplinę sportową? Nie. Ale miałem taki brzuch przed walką, 3 miesiące wcześniej. Pokazałbym ci zdjęcia. Taki brzuch, gruby na twarzy, wstawałem o 10:00. Myślę tak, poza tym, że finansowo, bo też nie ukrywam, finansowo dostałem za tą walkę fajną propozycję finansową, pomyślałem sobie tak, wstaję rano, jem dobre jedzenie, już nie jem byle czego, bo muszę się przygotować i schudnąć. Dyscyplina treningowa, czyli wstaję na trening, przygotowuję się, sprzęt, nie piję alkoholu, czyli przez te 3 miesiące nie piłem alkoholu. To jest tylko same dobre rzeczy, które przemawiały na moją korzyść. To są rzeczy niewymierne finansowo. Bo jak możesz powiedzieć, że chodzisz, trenujesz, dobrze się czujesz? No wiesz, no za to nic nie masz finansowo, ale dobrze się czułem. Schudłem 10 kg. Ja naprawdę dużo rzeczy odstawiłem na początku, a teraz mogłem z powrotem ubrać. Mam tu na myśli ubrania. Sportowo zacząłem się dobrze prowadzić. Całkowicie zacząłem inaczej też. Powróciłem do takiej rywalizacji sportowej, bo na treningach, no to też masz rywalizację sportową. No trenujesz parter, trenujesz boks. Oczywiście, ten trening jest bezpieczny, bo ubierasz kaski, bo masz duże rękawice, bo masz ochraniacze. Na tym treningu się nic, nikomu krzywda nie stanie. Ja uważam nawet, że więcej kontuzji jest w piłce nożnej na treningach, niż na treningach takich typowo do MMA. Bo tu jesteś cały czas bezpiecznie prowadzony przez profesjonalnego trenera. Na treningu piłkarskim też oczywiście jesteś bezpiecznie prowadzony, ale naciągniesz mięśnie, zerwiesz wiązadło, źle upadniesz, złamiesz rękę. Przecież ja na treningu miałem nos złamany, ale mówię o piłce nożnej. Nogę skręconą nie jeden raz. Tutaj podczas 3 miesięcy w zasadzie ani ja, ani żaden z moich kolegów, a w dobrej sekcji trenuję, u Mirka Oklińskiego, chyba de facto została wybrana najlepszą sekcją, to ty chyba bardziej byś wiedział w tych znaczy, w MMA, bo najwięcej chyba zawodników wygrało. Nie widziałem żadnej kontuzji. Ja wiem, że chłopaki są zmęczeni, no bo trudno, no to jest sport, nie? Muszą być zmęczeni, ale nie było żadnej kontuzji. No ale to powiedz mi, to była taka jednorazowa przygoda, czy jednak już celujesz w kolejne walki nie, i te treningi ja sobie dalej zdaję trwają. Sprawę, że mam 47 lat. Ja sobie zdaję sprawę, że nie będę nigdy mistrzem. Ja tylko chciałem spróbować. Spróbowałem. Jak dostanę drugą walkę, to spróbuję może i drugiej walki, może i trzeciej walki. Ale nigdy nie przekroczę pewnie jakiejś granicy i nie będę zawodowcem. To jest, znaczy, no w sumie płacą za te moje walki, to mogę powiedzieć, że jestem no, takim półzawodowcem. Ale z drugiej strony ja nie będę, no ile będę walczył? 2 lata? No to jest maks 3 lata, no za chwilę będę miał ponad 50 lat, no już będę, wiesz, no już bez przesady, nie?
Więc spróbowałem, zobaczyłem, czym to się je, zobaczyłem, jak fajne są treningi, bo dla mnie są bardzo fajne treningi. Nauczyłem się samoobrony, bo ja nie atakuję ludzi, więc jeżeli mam coś, potrafię to jedynie po to, żeby się ewentualnie bronić przed jakąś głupią sytuacją. I doceniam bardzo tą ciężką pracę, jaką panowie, chłopaki, mężczyźni i panie też, bo też tam panie z nami, akurat wczoraj była dziewczyna, trenują, bo to jest bardzo ciężka praca i myślę, że nawet chyba treningi są cięższe niż w piłce nożnej, bo w piłce nożnej, wiesz, jest tylu ludzi, że jak coś, trener, to się schowasz gdzieś tam, wiesz, a tu nie da rady. Tu jak już sparingujesz, przegrasz, no to cię ktoś, powiedzmy w cudzysłowie, że cię udusi. No to duszenie to też wygląda tak, że wiesz, pukasz kolegę i przerywa, no nikt cię nie udusi, nie? Także umrzesz, nie? To jest takie w cudzysłowie słowo duszenie, to jest takie do pewnego momentu. Także to jest bardzo ciężka praca, bardzo doceniam tych mężczyzn i kobiety, którzy trenują MMA i sporty walki, bo to jest niesamowicie ciężki sport. No powiedz mi, jaka rzecz, jaka umiejętność nabyta przez lata spędzone na boisku piłkarskim przydała ci się najbardziej? To była, nie wiem, praca nóg, mocniejsze kopnięcie, kondycja? Chyba tak. Chyba praca nóg. Wydaje mi się, że dużo jakby starałem się trzymać ten dystans i na nogach pracowałem dosyć dobrze i nie odczuwałem, żebym miał jakby te nogi takie słabsze. Kopnięcie z pewnością miałem dużo mocniejsze, natomiast żeby dobrze kopnąć, to trzeba mieć też ten dystans. Bo jak przeciwnik robi pół kroku do tyłu, no to ten dystans, wiesz, już nie kopniesz go dobrze, nie? Ale jak zrobi pół kroku do przodu, no to też wchodzi ci jakby w kolano i też go nie kopniesz. Więc to jest doświadczenie, które muszę nabrać, jeżeli będę walczył. Ale samo to, jakbym już dobrze trafił tą nogą, wiem na sparingach, że parę razy chłopaków to naprawdę bolało. I oni mówią, walcz nogami, bo to jest twoja silna strona, dobra cecha i powinieneś to wykorzystać. No ja to chciałem wykorzystać, tylko no oczywiście przeciwnik był mądry, wiedział, że ja to potrafię i tak robił dystans, że albo skracał, albo odchodził. I ja go nie mogłem dobrze trafić. Ale na pewno to, co mówisz, to jest chyba moja najlepsza ta cecha, nogi. I za mało ją wykorzystałem. De facto byłem o 5 kg, o 6 kg cięższy. To też trochę mi dawało przewagę tej siły. I wydawało mi się, że ja po prostu, ta gospodarka tlenem, nie wiem, czy ja to fachowo nazywam, ja walczyłem 3 minuty, wy walczycie 5 minut, to jest niesamowicie dużo więcej. 3 minuty to jest, wydawało mi się, mało czasu. Ja gram 90 minut, ale prawda jest taka, że w piłce nożnej chwilę biegniesz, ta piłka gdzieś wypadnie, to stoisz, odpoczywasz. Tu nie możesz sobie przez 3 minuty pozwolić na odpoczynek, cały czas musisz mieć ręce napięte, podniesione, trzymać dystans na nogach, całe ciało pracuje i gospodarka tlenem jest niesamowicie ważna. Dlatego też Mirek mi zwrócił uwagę, Piotrek, jak zaatakujesz, odpuść, odpocznij, parę sekund daj sobie odpocząć, nie tyle przeciwnikowi. Jak będziesz widział, że już masz okazję go jakby, powiedzmy, dobić, nie? Czyli zakończyć to, walkę, to zaatakuj. I te 3 minuty to było, kurczę, bardzo dużo. Dało mi też do myślenia, ja jestem trenerem piłkarskim, dało mi też do myślenia, jak wykorzystać trening na przykład taki MMA, czy judo, czy zapasy, bo to jest świetny trening, którym według mnie piłkarze powinni się też uczyć. Nawet w formie takiego rozluźnienia, chodźcie, poprzepychamy się, tak powalczymy, nikomu się nic nie stanie oczywiście, w granicach oczywiście rozsądku, ale żeby takie coś wykorzystać dla treningu piłkarskiego też. Dlatego też chciałem spróbować tej walki MMA. No, a gdybym spytał cię o największy, co uważasz za największy sukces sportowy w swojej karierze? To będzie co, Barcelona, czy to może występ w MMA jednak też zaliczysz? No trochę z uśmiechem powiem, że jednak mimo wszystko ja byłem piłkarzem, a nie zawodnikiem MMA. I moim sukcesem największym to jest mimo wszystko medal olimpijski, czyli srebro olimpijskie, za które od 35 roku życia mamy wypłacany taki dodatek olimpijski, który mi daje jakby finansowy, no wspomaga wszystkich sportowców finansowo, którzy zakończyli już karierę. Fakt jest taki, że zdobyłem też 4 puchary Polski, kilka jakichś super pucharów. To są cały czas sukcesy, ale piłkarskie.
Natomiast no, no, mogę też zaliczyć moją jedyną walkę jak na razie w MMA jako sukces, że ja się przygotowałem do niej, że ja schudłem, że ja naprawdę wziąłem się w garść i zrobiłem wszystko, żeby tą walkę wygrać. Nie mogę sobie zarzucić czegoś, że tam odpuściłem na dwa dni, poszedłem gdzieś na dyskotekę czy tam z kumplami się napić. Przygotowałem się maksymalnie, co jest dla mnie też olbrzymim sukcesem i myślę, że też organizm mi za to podziękuje, że przebadałem się bardzo dobrze. Kto z ludzi po jakimś tam wieku powinni się badać? No i tak wszyscy z przymrużeniem oka, skoro nic mi nie jest, to się nie będę badał, nie? A ja poszedłem, bo to jaki jest obowiązek. Trzeba było się dobrze zbadać, przygotować i to było dla mnie też sukcesem, że potrafiłem wyjść do klatki, zmierzyć się jeden na jeden, popatrzeć w oczy przeciwnikowi, który chciał mnie zatłuc, w cudzysłowie, i wygrałem tą walkę. To też jest dla mnie sukces. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bo dziękuję również. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.